Polski program energetyki jądrowej nadal obowiązuje i zakłada budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Z tym, że rząd zapowiada jego aktualizację, która nie może nadejść. Z tego względu mamy pewną niepewność, która sprawia, że inwestorzy nie wiedzą, czy Polska rzeczywiście chce budować elektrownię jądrową. Decyzja, która ma o tym ostatecznie przesądzić, czyli aktualizacja polskiego programu, czyli prezentacja strategii energetycznej, w której także miał być zapisany atom, odwleka się, co powoduje niepewność, a w międzyczasie potęguje ją jeszcze seria wypowiedzi Ministerstwa Energii, które czasem potwierdza, że chce budować atom, czasem sygnalizuje niepokój o koszty, czasem mówi o tym, że być może dobrym rozwiązaniem jest to, aby współfinansował ten projekt na przykład PKN Orlen, na przykład po fuzji z grupą Lotos. Fakt, że taka publicystyka na temat polskiej elektrowni jądrowej toczy się w świetle kamer, powoduje pogłębioną niepewność na rynku. W tym momencie w Polsce i na świecie nikt nie może stwierdzić, czy tak naprawdę Polska buduje ten atom, czy nie buduje. I warto zakończyć te spekulacje, przedstawić stosowne dokumenty i rozstrzygnąć raz a dobrze, czy budujemy atom, jak zamierzamy go sfinansować i wtedy będzie pewność, która umożliwi lepsze rozmowy z Komisją Europejską, na przykład na temat wsparcia polskiej energetyki, czy też rozmowy z udziałowcami dyskusji na ten temat w Polsce, którzy także potrzebują informacji, czy Polska buduje ten atom, czy nie.